Cześć, witajcie moi drodzy w dawno niewidzianym na moim odcinku kanale. Otóż będę dzisiaj przypominać serial, który podbił wasze serca zdecydowanie, a dowodem na to jest naprawdę bardzo dużo próśb, które złożyliście u mnie przez różne media społecznościowe, a także w komentarzach, o to, żebym o postaciach, o gwiazdach, o aktorach, którzy grali w tym serialu, przypomniała. Serial W labiryncie, bo o nim oczywiście mowa, był innowacyjny. Po pierwsze był jedną z pierwszych oper mydlanych w Polsce, bo za granicą już ten gatunek świetnie sobie śmigał. No i tak naprawdę otworzył drogę wielu tasiemcom typu Klanna, Wspólnej czy Barwy Szczęścia do tego, żeby świetnie funkcjonowały w telewizji do dziś, ale również był jednym z pierwszych seriali, który był tworzony w taki bardziej naturalny sposób. Tutaj trochę się chyba za bardzo rozpędziliśmy, bo dzisiaj tych naturalnych seriali aż za bardzo, gdzie wszystko jest naturalne oprócz gry aktorskiej, mamy dużo, ale tu faktycznie były prawdziwe mieszkania, aktorzy często mieli swoje własne ciuchy, więc wyglądało to po prostu jak z życia wzięte. I chociaż oczywiście krytyka dojechała ten serial na potęgę, to widzowie byli zachwyceni. No i co tu dużo mówić, skoro przez 2,5 roku średnio widzów przed ekranami było po 10 milionów, a niektóre odcinki gromadziły nawet 16 milionów widzów. Więc trzeba przyznać, że kto grał w serialu W labiryncie, ten miał niesamowitą popularność, karierę, rozpoznawalność, że jak dziś powiedzieliby nastolatkowie, fame. Oczywiście dziś opowiem wam o losach części gwiazd tego serialu w dużej pigułce, więc nie zapomnijcie zasugerować mi, jeżeli jesteście ciekawi, co słychać u reszty, albo jeżeli ta pigułka wam nie wystarcza, to że chcecie osobny odcinek o tej danej gwieździe. Ja oczywiście jak zawsze wezmę to pod uwagę. Tak więc powiedzieliśmy już, że serial miał opowiadać o codziennym życiu, problemach zwykłych ludzi i to się udawało. Prace nad nim rozpoczęły się na początku 1988 roku. Po 6 miesiącach natomiast ekipa filmowa weszła już na plan. Pierwszy odcinek został wyemitowany 30 grudnia, scenariusze były gotowe na 2 miesiące wcześniej, a zdjęcia realizowane z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Jeden odcinek kręcony był średnio przez tydzień, także trochę tego czasu tutaj było, mimo że jakby była to produkcja w pewien sposób masowa. I oczywiście miało to być na bazie amerykańskiej opery mydlanej. Łącznie powstało 120 odcinków. Serial emitowany był w dwójce aż do 1991 roku. A ta telenowela przedstawiała środowisko warszawskich farmaceutów, naukowców, biznesmenów i tak dalej. Oczywiście wszystko w tle tych wielkich przemian, które wtedy w Polsce występowały, więc było to naprawdę ciekawe, bo były to bardzo ciekawe też czasy swoją drogą. I trzeba też przyznać z perspektywy czasu, że mimo, że właśnie jak wam powiedziałam, krytyka zachwycona nie była, to obsada była wręcz wyśmienita. Mimo, że wielu aktorów wtedy odmówiło udziału w tego typu serialu, bo wydawał im się jakiś taki niedopracowany, w ogóle jakby ta nowość nie przypadła im do gustu. Tak jak już wam powiedziałam, chociażby dlatego, że często aktorzy sami musieli zadbać o to, jak wyglądali na planie, ale też wiele osób uważało, że gra w tasiemcu nie jest na ich poziomie. Decyzja zagrania w tym serialu nie była wcale taka oczywista. Wtedy aktorzy uczestniczyli w tak zwanej sztuce wyższej i wierzyli w swoje posłannictwo. A tu nagle opera mydlana, opowiadała Marta Klubowicz, która wcieliła się w postać farmaceutki Doroty. Jak pewnie pamiętacie, główną postacią w serialu była Ewa, która po śmierci swojego narzeczonego zatrudnia się w Instytucie Farmakologii Klinicznej. Rolę Ewy powierzono 24-letniej wtedy Agnieszce Robótce, która niedawno ukończyła Akademię Teatralną. Miała już na swoim koncie chociażby rolę w Zmiennikach, ale to właśnie serial W labiryncie dał jej niesamowitą popularność. Mimo to Robótka, będąc u szczytu kariery, zdecydowała się odejść z serialu. Dlaczego? W 52 odcinku stwierdziłam, że mam już dość, tłumaczyła po latach. Było tak z tego powodu, że wątek postaci jej zdaniem się nie rozwijał. Sama postać zaczęła ją też irytować, a ona chciała nowych wyzwań. Była młoda, niedługo po studiach, więc wydawać by się mogło, że jest to dobry pomysł. Chciała grać poważniejsze, bardziej wymagające role. Niestety nie do końca wyszło. Po latach wspominała, że nieco tego żałowała. Wyszła też za mąż i wyjechała do Anglii. Nie zrezygnowała jednak całkowicie z aktorstwa, zagrała w kilku angielskich i francuskich produkcjach. Po powrocie do Polski nie od razu zdecydowała się jednak wrócić przed kamerę. Pojawiła się w popularnych serialach, ale tym razem raczej w rolach epizodycznych.
Anna Chodakowska w serialu zagrała raczej postać czarnej owcy, no bo jej postać Renaty jako nastolatka miała przecież problemy z prawem. Aktorce jednak udało się wykorzystać popularność zdobytą w serialu, a także w teatrze, bo grywała później w świetnych rolach do ochrony praw zwierząt. Poświęciła się w pełni grze w Teatrze Narodowym. Za swoją pracę artystyczną otrzymała wiele nagród. Udzielała się także w polityce. W 2011 roku kandydowała do Senatu jako bezpartyjna kandydatka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ale bez powodzenia. Aktorka poświęca również bardzo dużo czasu swoim zwierzakom. Jowita Budnik podczas kręcenia serialu w Labiryncie miała zaledwie kilkanaście lat. I jak sama wspomina, nie bardzo chciała, żeby utożsamiano ją z jej postacią jako osobę prywatną, bo zupełnie różniła się od serialowej Marty. Cieszę się, że brałam udział w tym serialu. Dla mnie to była przygoda. W tamtych czasach praca wyglądała zupełnie inaczej, także media nie były tak wszechobecne. Minęła epoka i wszystko się zmieniło, przyznała aktorka. Po 20 latach od premiery serialu. W latach 90. wybrała ciekawą ścieżkę kariery, bo zajęła się karierą aktorów. Między innymi reprezentowała Andrzeja Chyrę. Przełomem dla jej kariery jednak była rola w filmie Plac Zbawiciela z 2006 roku. Otrzymała za nią Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Aktorkę możecie też często oglądać w telewizyjnych produkcjach, takich jak chociażby Ojciec Mateusz, Głęboka Woda, M jak Miłość na Wspólnej. Ale także w filmach, które mogliśmy oglądać na dużym ekranie, takich jak Papusza, Cicha Noc, Zabawa Zabawa czy Legenda Mietka Kosza. Renata Pękul była natomiast dopiero co po studiach, kiedy dostała propozycję zagrania w serialu W Labiryncie. No i był to przełom w jej życiu, bo serial, tak jak z innych już wcześniej wspominanych aktorek, zrobił z niej gwiazdę właściwie z dnia na dzień. Seksowna stewardesa Krystyna zresztą zapadła w pamięci widzom na długie lata. Myślę, że jeszcze długo po emisji tego serialu właśnie tak była postrzegana. No i chyba ten sukces trochę aktorkę przytłoczył, bo w pewnym momencie zrezygnowała z pracy i postanowiła zająć się wychowaniem syna. Po latach mogliśmy ją oglądać gościnnie w epizodach w takich serialach jak Na Dobre i na Złe, na Wspólnej 39,5. Potem grała również w Klanie. Od czasu do czasu pojawia się także w Barwach Szczęścia jako matka Darka. Mogliśmy ją zobaczyć także w Echu Serca, Diagnozie, Przyjaciółkach czy Lekarzach. A teraz możemy ją oglądać w Tajemnicy Zawodowej na TVN-ie. Rola Pawła Hanisza była natomiast jedną z pierwszych dla Jana Jankowskiego. Aktor ma charakterystyczną urodę i nie wiem jak wam, ale mi bardzo zapada w pamięć, dlatego trudno go było zapomnieć. I kiedy przygotowywałam się dla was, to pomyślałam, że faktycznie pan Jan to sporo grywał. Później, kiedy się orientowałam, okazało się jednak, że często nie wyszedł poza role drugoplanowe, chociaż z pewnymi wyjątkami, ale po kolei. Bo przecież po emisji W Labiryncie stał się ulubieńcem milionów Polek. Pamiętam te czasy, byliśmy pierwszymi, którzy wprowadzili telenowele na polski rynek. To były czasy, kiedy telewizja miała dwa programy. Popularność była ogromna, co dawało się odczuć na każdym kroku. Byliśmy jak misie, z którymi trzeba było robić sobie zdjęcie. Miłe to było. Jednak niespodziewanie dla wszystkich, w pewnym momencie aktor zdecydował się odejść z serialu. Zakochał się, a jego miłość mieszkała na wybrzeżu. Bardzo częste dojazdy więc sprawiały narzeczonym dużo problemów i aktor zdecydował się na przeprowadzkę. Jednak oczywiście praca w Warszawie go nie minęła, bo było dużo produkcji, w których brał udział. Chociażby Samo życie to jeden z takich tasiemców, w których zagrał jedną z głównych ról. Gra też dużo w teatrze i zajmuje się edukacją młodych adeptów sztuki aktorskiej w szkole Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego. Aktor zagrał jeszcze w takich produkcjach jak Nic śmiesznego, Pierwsza miłość, Awantura o Basie czy Czas honoru. No i oczywiście Piotr Skarga, bo nie mogłabym o nim zapomnieć. Po zakończeniu zdjęć do serialu aktor jednak nie podjął się innych zadań aktorskich, ale wyjechał do Norwegii. To trochę burzy ten mit o tym, jak świetnie zarabiają aktorzy. Pan Piotr zajmował się tam budową domów. Po powrocie jednak postanowił wrócić do swojego fachu i udało mu się to. Po powrocie zagrał w Lawie, Ekstradycji 2, Sukcesie, Samym życiu.
No i ja nie miałam pojęcia, jakoś mi to totalnie umknęło, ale mój narzeczony kiedyś mi powiedział: o, ten to chyba grał w Bulionerach. Nie wiem, czy chodziło o pana Piotra, ale sama nazwa sprawiła, że byłam bardzo ciekawa, co to za produkcja. I pan Piotr w Bulionerach właśnie grał jedną z głównych ról. Od tej pory jest obecny na ekranach. Wystąpił także w drugiej edycji Jak oni śpiewają, gdzie zajął 12 miejsce. W ostatnim czasie mogliśmy go oglądać także w Leśniczówce czy Czasie honoru, a prywatnie uwielbia grać w tenisa. W serialu pojawił się także Marek Kondrat. I zapewne wiecie, co u niego. Jakiś czas temu postanowił zrezygnować z aktorstwa i zająć się swoimi biznesami, głównie swoją firmą winiarską. Ożenił się również z Antoniną Turnau i mają wspólnie dziecko. W serialu również pojawiła się Danuta Lato, która rozpalała męskie wyobraźnie w tamtym czasie. Macie o niej na moim kanale osobny odcinek, więc już tutaj nie będę mówić za dużo, wystarczy spojrzeć. W serialu występowała również Sławomira Łozińska, ale o niej albo już jest, albo za chwilę będzie osobny odcinek na moim kanale. Bardziej znana jest z Ługu, Przedwiośnia, a także serialu Barwy Szczęścia. Janusz Bukowski natomiast wystąpił również w najbardziej charakterystycznych, zapamiętanych i kultowych produkcjach w Polsce, takich jak Stawka większa niż życie, Janośnik, czy właśnie W labiryncie. Grał w teatrze i był reżyserem oraz wykładowcą. Zmarł na zawał serca 22 września 2005 roku w Pradze, gdzie przebywał służbowo. Aktor wcielił się w ojczyma Marty, Grzegorza Białka. Małgorzata Lorentowicz również wystąpiła w tym serialu i przypominam ją dlatego, że później zagrała jeszcze dość kultową postać, czyli babcię Piotrusia w Koglu Moglu. Zmarła 8 maja 2005 roku w Warszawie. I wiem, że to nie wszyscy aktorzy, ale myślę, że na dzisiaj wystarczy. Dajcie znać, jakim jeszcze chcielibyście się dowiedzieć, to a może skuszę się na przygotowanie osobnych odcinków o tych postaciach. No i nie zapomnijcie powiedzieć, czyją historię powinnam dla Was rozwinąć, kto jest dla Was z tych aktorów najbardziej interesujący. Z takich ciekawostek na koniec dodam Wam również, że twórcy W labiryncie to obecnie twórcy Klanu. To właśnie oni później postanowili zająć się tym chyba najdłużej obecnie emitowanym tego typu serialem, telenowelą w Polsce. Dajcie znać, czy oglądaliście W labiryncie, a może oglądacie Klan. Ja kiedyś Klan oglądałam, bo kto nie oglądał, ale teraz to już totalnie nie wiem, co tam się dzieje. Dajcie znać, czy chociaż Wy jesteście na bieżąco i czy chcecie, bym na nowo przypominała Wam seriale właśnie. Jeśli tak, to jakie? Pamiętajcie, że trochę seriali już na tym kanale omówiłam, więc powtarzać się nie będziemy, ale być może jeszcze jakiś serial. I losy aktorów po tym, jak w nim zagrali, budzi Wasze zainteresowanie, więc do usług, moi drodzy. Na Wasze zamówienie chętnie zrobię taki odcinek, więc dajcie znać. Pamiętajcie o moich podcastach Historie Gwiazd w Spotify i innych tego typu serwisach, o tym, że możecie znaleźć mnie na Instagramie, no i serdecznie zapraszam Was do grupy przyjaciół kanału Pauli Rodak na Facebooku, gdzie wymieniacie się między sobą różnymi newsami i informacjami na temat polskich i nie tylko gwiazd. Trzymajcie się ciepło, dzięki Wam za dzisiaj, no i oczywiście do zobaczenia. Aha, jak się Wam podobało, to łapkę w górę zostawcie, a co?